Ej, czy to nie jest czasem to samo BMW, co WhatsApp ją miał? Czy ma jeszcze? Łazu, kojarzycie, nie? Czy nie? To czekajcie, jaki on miał kolor na niej? On miał matowy, tak? Ej, powinno być malowanie chyba specjalne Łazupa. On miał tam jeszcze jakieś dodatki czerwone, coś tam miał. Czarny mat miał, nie? Chodź tutaj, na pewno coś jest, na pewno ktoś zrobił malowanie do tego samochodu. Tylko trzeba wyszukać. Fordza. Spróbujmy wyszukać. Mam nadzieję, że znajdzie coś tam. Uwaga. Jest. O kurde. Zobaczcie ile. Miał pasy, ale on nie sobie chyba później założył. Zobaczmy, jak to wygląda. Tylko, że on miał, zobaczcie, tutaj się nie da tak zrobić, ale on miał same klameczki, nie? Pomalowane. Na pomarańczowo. Dobra, to robimy z pasami w takim razie, tak? Ale tutaj chyba konkret klameczki zrobione są. Nie, też tak. Tak sobie. Myślę, że można by było je trochę lepiej zrobić, ale może jakoś tam ciężko jest. Dawaj rajdę do Łazupa, bo live'a ma, dobra. M5 na drift. Dawajcie, piszemy tak, krótko, nie? M5 na drift. M5, co to kurwa się dzieje? M5 na drift? Co tu się kurwa dzieje? Rajd jest. Lucek ogląda. No i fajnie, fajnie, miło mu się zrobiło na pewno. Chodźmy teraz, robimy jego BMW dalej. Dobra, więc co, on nie ma, znaczy nie instalujemy tego spoilera, nie? Co to za kolo? No to jest Łazup, co ty nie znasz? A jakie on miał felgi? Tutaj jest, ale tu nie widać, jaka to felga jest, kurde, zadymione wszystko. Majster ma 3 litry. Chyba miał w standardzie. Nie, on na pewno ma w standardzie, tylko tutaj możemy w grze zrobić hardcore, nie? Hehe. Dobra. Jestem zaskoczony, że w ogóle gracze to zrobili. Zostawiamy, dobra, to... Thanks and have fun. E46, a to jest moja jedna z ulubionych BM-ek w ogóle. Utworzę głosowanko, możecie głosować. Nie musicie tutaj na czacie, ja już tutaj, o, proszę bardzo, wklejam. Wow, jak wy szybko głosujecie, kurde! Jak się szybko głosy nabijają, szkoda, że tego nie widzicie. No, na razie V10 wygrywa. Zaraz będzie 400 głosów, kurde, jak wy w błyskawicznym tempie głosujecie. Jestem w szoku, naprawdę. Dobra, no to zostawiamy V10 w BMC Łazupa. Mam nadzieję, że się nie pogniewa. Na następny live Omega Kickstera. Tutaj nie ma chyba Omegi, wiesz? Ostatnio dodali tą insygnię. Kto to ten Łazup? Co wy nie wiecie? Co wy żyjecie pod kamieniem? Nie, no tutaj gorzej to wychodzi. O kurde, o ile gorzej? Nie dość, że cięższy, to jeszcze mniej mocy. Zostajemy przy tym, co zrobiliśmy. Nie można powiedzieć, że to standard, ale... Dobra, porobiony jest. Zobaczmy, co ten potwór zrobi. No nie wiem, felgi chyba niedobrane są, nie? Było zostawić 3-0. Na pewno fajniejszy dźwięk by był, bo seryjne samochody mają bardzo fajne udźwiękowienie w tej grze. A no jak się włoży taką V10, to już nie jest to samo, nie? Dobra, jedziemy. 400 na godzinę challenge. Myślę, że spokojnie. O. Kurde. Lekko. Czekaj, zaraz zerknę na donate. Patrz, 400. Leciutko, kurde, Bugatti Veyron. Dziękuję za donatik, ale no nie mówię o takich rzeczach. Patrzcie, ponad 400... 400 chyba 30, nie? I to tak leciutko. Tylko, że skręcać się nie da. Ale to nic. Kurde. 500 będzie.
Nie no, ale leciutko, zobaczcie. Ale jak się rozpędza w ogóle, jestem w szoku. To jest klasa S1 tego samochodu, a prędkość maksymalna jest jakaś w ogóle poza skalą. Jest nieprawdopodobne trochę. To jest jedyne takie miejsce, gdzie możemy osiągnąć prędkość maksymalną. No on ma niskie staty, ale właśnie dlatego, że słabo się prowadzi. Czy to nie łazup? No pewnie, że tak. Zobacz, jakie porobione bydle. A mi się przypominają te filmy, ja tam sikałem, nie? Już oglądałem jakiś czas temu mojego kanał. Zajebiste są. Teraz to pociśnie, kurczę. Uwaga. Trochę go zdusiłem na tej szóstce, ale pójdzie. 20, 30, 4, 5. 435 mi się udało, ale pewnie coś tam by jeszcze wyskrobał, nie? Dobra bryka, ale jestem zaskoczony właśnie tą prędkością maksymalną, bo w tej klasie, no mam tu klasę S1 i 400 na godzinę i to tak całkiem spokojnie się do tych 400 rozpędza. Można powiedzieć z kijem w tyłku. Fajnie, że w ogóle ktoś zrobił projekt i to bardzo dużo tych projektów było porobionych, łazupa, no nie, w tej grze. Pewnie w poprzedniej Fordzie też były te projekty jego. Ciekawe, czy są... Ja nie wiem, czy on tam tą nową BMW-kę swoją przerabiał już jakoś. Ale podejrzewam, że projekty też tutaj w grze się pojawią. Będzie można je sobie wykorzystać do swojego wozu. W każdym razie ten jest bardzo fajnie zrobiony. Ja bym tylko te klamki poprawił. Z daleka tego nie widać, ale jak się przyjrzysz, to tam nie jest to tak dokładnie nałożone, ale... Ogólnie te najważniejsze elementy. Podejrzewam, że grilla nie można było też pomalować tutaj w tej grze. A grill też jest taki rozpoznawalny, nie? Dosyć. No i spoiler by się przydał, ale tutaj takiego w grze nie ma. Zajebiste auto. Kurde, co wy mi tu piszecie? Muszę to ogarnąć. Muszę nadrobić internet trochę, bo jestem nie na bieżąco. No dobra, co myślicie o BMW Kickstera? BMW Łazupa. Fajnie, że jest malowanko, to nie jest ja tego malowanka nie robiłem jak coś. Możecie sobie je też pobrać i zainstalować. Jak dla mnie bomba. Myślę, że można by było z tego nawet całkiem fajne auto zrobić w tej klasie. Spoko. No i widz mnie bardzo prosił o ten samochód już od bardzo dawna. Więc podwójna korzyść, nie? Czy nawet potrójna. Git malina.